Dzień dobry kochani, witam Was na takim krótkim filmiku z serii Konkretne pytanie, krótka odpowiedź. Mamy trzy możliwości, będą trzy karty rozłożone. Dam Wam minutkę czasu, żebyście się zastanowili nad tym, którą kartę wybrać. A pytanie dzisiaj brzmi, czy on lub ona mnie kocha? Karty mam już potasowane, ale jeszcze troszeczkę je przemieszam. I już patrzymy, przełożymy. Poproszę o kartę numer 1. Tu mamy kartę numer 1. Karta numer 2. Karta numer 3. Zaraz sobie zobaczymy teraz, jak to wszystko tutaj wygląda. O, chyba ładnie, chyba widać. No i cóż, kochani, zostawiam Was na minutkę. No może nie na minutkę, ale na 30 sekund. Zastanówcie się. Czy wybieracie odpowiedź pierwszą, drugą czy trzecią na pytanie, czy on lub ona Was kocha? No myślę, że już decyzja zapadła, już którąś z kart żeście Państwo wybrali, więc może zaczniemy odsłaniać i będę udzielać odpowiedzi. Przypominam pytanie, czy on lub ona mnie kocha? Jaka jest odpowiedź w karcie numer 1? Mamy kartę sprawiedliwości. Odpowiedź brzmi na pewno tak i jest to uczucie stałe i stabilne. Bardzo fajnie. Co w karcie numer 2? Mamy koło fortuny do góry nogami. No niestety, na pewno nie jest to miłość, raczej walka lub rywalizacja. I odpowiedź numer 3. Karta słońca w pozycji prostej. Odpowiedź brzmi tak, kocha i to bezwarunkowo. Moi kochani, to by było na tyle. Taki krótki filmik. Konkretne pytanie, konkretna odpowiedź, bez rozwijania, bez jakiegoś rozciągania się i filozofowania nad każdą kartą. Będę robiła taki filmik raz w miesiącu. Będą pytania, czy ona mnie kocha, czy mnie zdradza, czy znajdę nową miłość oraz na sprawy finansowo-zawodowe i zdrowotne. Takie krótkie filmiki będą się pojawiać jakoś tak, na przemian z tymi ogólnymi, dłuższymi filmami na każdy miesiąc. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, życzę udanych odpowiedzi, gratuluję udanych odpowiedzi i cóż, widzimy się na kolejnych czytaniach. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.